Biały, udało się, czwarty dzień i mecz, który może nam już wskazać zwycięzcę. No właśnie, było o tym mówione przed chwilą, w rozpisce też jest to oczywiście nadmienione, że jeżeli UWK Adgers ten mecz wygrają, no to wygrywają już tak na dobrą sprawę cały turniej. Potem zostaną już tylko mecze, które przesądzą, kto zajmie dalsze miejsca na podium, a UWK Adgers, jeżeli wygra oczywiście ten mecz, no to przytuli sobie talary. Talary Mamone i Entuzjasta jest dobrym pretendentem do MVP w całego turnieju. No, może mu się to uda. Na razie dwa tytuły z pierwszego i z piątego meczu i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No, Serafin zbanowana, także widzę, że Entuzjasta nie przelogował się tym razem na Wojownika Prawdy. Nie dziwi mnie to za bardzo, skoro tam podobno właśnie jest tam jakiś lepszy skin posiadany tutaj Serafin. No ale widzisz, już dwie postacie wybanowane pod niego. Nie zagrasz Serafin, nie zagrasz Jinx, musisz się pokazać z jakiejś innej strony i to równie dobrze. Bo masz już Lulu, masz już Xena, masz już naprawdę dobrą kompozycję do tego, żeby zagrać sobie jakiegoś hypercarry, czy wyciągnąć naprawdę znakomite postacie, może w końcu jakąś Vayne, bo w ten team przydałoby się troszeczkę mobilności uników i movementu Kobry. Movement Kobry, zobaczymy jak to wyjdzie dalej z racji tego, że Vayne to też jest oczywiście taki bardzo, ale to bardzo late game'owy champion, który jak zostaje dociśnięty na linii, to może mieć ogromne problemy w mid game'ie. Potem z złapaniem tych bardzo kluczowych zabójstw dla niego, żeby jak najszybciej ten bolid rozpędził. Nie zobaczymy też Kayle, nie zobaczymy tej królowej Skalowania, która wczoraj no dość mocno namieszała w jednej z gier. No i też zaczynamy się bać Seta, zaczynamy się bać Kayle. No, były to postacie, które potrafiły wykerować mecze i pokazać się z bardzo dobrej strony, tylko czy właśnie nie lepiej będzie wybanować coś takiego, żeby powstrzymać Entuzjastę, bo już to połączenie Lulu i Vayne może być śmiercionośne, a szczególnie kiedy masz drużynę, która no troszeczkę jednak nie ma tej mobilności. Jeśli Malphite trafi Erką, to może się uda przyskrzynić, ale to jest bardzo duże ale. Ale bocie, ta sytuacja właśnie nie jest taka jednoznaczna, jest tam po lewej stronie Zolim Bottom, Nautilus Samira, ogromna ilość efektów kontroli tłumu, ogromna ilość obrażeń w tych wczesnych fazach gry, których Vayne bardzo, ale to bardzo nie lubi. Lulu tutaj może oczywiście świetnie to zanegować za pomocą swojej wiury, za pomocą swojej tarczy, ale no ten bottom nie będzie łatwy. Ale pozostałe linie wyglądają dość dobrze, choć troszeczkę się martwię o tą Morianę na środkowej alei. Jednak od Akali dalej możesz dostać bardzo szybkiego nuka. Na górze no szykuje nam się typowy matchup tanków. Będzie ściana na ścianę, typowa golemiada i nie zapowiada się, żeby tam padało dość dużo fragów, choć nie mówię hop, bo ten turniej czasami mnie zadziwia. Też generalnie bardzo często widzieliśmy takie sytuacje, gdzie był matchup golem w golema i akurat właśnie to na topie działo się najwięcej akcji, te wymiany się działy jak najszybciej, jak najbardziej krwawo, także na tym topie też sądzę, że nie możemy tego skreślać i że możemy zobaczyć tam całkiem dużo akcji, ale obstawiam i na chwilę obecną, że to na bocie, bot będzie taką główną gwiazdą, można powiedzieć, w tych wczesnych fazach rozgrywki. I tutaj szykowne Axolotle mają bardzo dobrą kombinację super umiejętności i ogólnie synergii ze swoimi postaciami i mam nadzieję, że tego ujrzymy jak najwięcej i jak najwcześniej, bo no oczekujemy w sumie krwawej jatki. To oczywiście tak jak zawsze, no, jeżeli chodzi o tą kombinację, to tak, to nie da się ukryć, że bardzo, ale to bardzo dobra. Animariusz rzuca kulkę i ręce, i ręka wjeżdża ze swoim unstoppable force'em, no i może się w tym fajcie zadziać i na rzeź. Tylko, że nie sądzę właśnie, żeby UWK Adgers były jakoś mocno zgrupowane. Także tego wszystkiego dowiemy się podczas meczu, a te pozostałe dwie minuty damy na wasze refleksje i zastanowienia nad draftem. Wszystko zależy od tego, jaki skin będzie miał Malphite. Oczywiście. Jak koniczyna to win. Oczywiście, że tak. Nie no, ale ogólnie kombinacja ultów jest no przepotężna. Axolotle, jak się fajnie rozpędzą w teamfajcie, to ich nic nie zatrzyma. I może zwyczajnie w pewnym momencie
braknąć jakiegokolwiek potencjału defensywnego ze strony Cavaliers. Jak, a Zion? Nie no, kwestia pozycjowania się, tak mi się wydaje, w obu drużynach. Jeżeli jedna drużyna się źle ustawi, to może być źle. Mi tutaj na przykład Xin absolutnie nie siedzi. Ten Xin jest w tą kompozycję bardzo słaby, a zresztą wyciągnąć go na first picka, więc czego się spodziewasz? Tak naprawdę wyciągnięcie czegokolwiek, czy nawet tej Sejuani, która była wcześniej wyciągana, zapewniałaby więcej pilu, więcej defensyw niż taki Xin, który w tą kompozycję może zablokować, powiedzmy, kulkę jedną Morianny, czy może jeden skill shot Samiry. Koniec, kropka. Wszystko, reszta będzie sobie tam radośnie przychodziło. A właśnie moim zdaniem Xin tutaj właśnie siedzi nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że nie mają za dużo tych AD obrażeń. Dobra, jest Vayne, tak? Tylko że przyjmijmy na przykład schemat, że Vayne nie będzie do przodu, albo nawet w najgorszym wypadku będzie behind. To oni w niebiescy mogą sobie, kolokwialnie rzecz mówiąc, walić konia, jeżeli chodzi o budowanie armorów. I Xin jest tutaj takim napieraczem na to, że trochę tych AD obrażeń będzie jeszcze przed tym late game'em, jak Vayne doskaluje. Nie wiem, czy Xin dostarcza tego aż tak dużo. Raczej chcesz brać, no mogłeś nawet wyciągać jakiegoś śmiesznego Lee Sinka, mogłeś wyciągać Jarvana, coś, co dostarcza tych obrażeń więcej i szybciej. No to można dywagować akurat, czy Xin, czy Jarvan, czy Lee Sin. Ale ogólnie Adelas. Bardziej chodziło mi o samą ideę Adelasu. Mi się wydaje, że to może być skupienie na jednej linii po prostu. Dżunglera. Czyli jednak nie ma kończynki, no to chyba przesądzone już losy. Teorii. Kadirs wygrało, dziękuję. Krótko i na temat. Ja już grafikę robię. O Jezu. Jaką masterkę ma? Ma na hit. Ja już zrobiłem. Jak wygrywamy. Pusto, okej. Okay. I jesteśmy już w meczu i o dziwo tym razem Spectator Mode się nie wysypał, także tablica wyników, kontrola czasu zostaje zamknięta i będziemy obserwować, co się dzieje podczas meczu. Jeszcze pozwolę sobie poustawiać zawodników tak, jak powinni być ułożeni i będziemy ruszać. Chyba że, no już myślałem, że znowu się wszystko pozacina. Value produkcji większe niż na EU Masters, by the way. Oczywiście, że tak. Tutaj przynajmniej nie ma aż tak wielu pomyłek. Tam realizacja jest doprawdy tragiczna. Dzisiaj nie działała tabela na pierwszym meczu na EU Masters, by the way. I widzisz, nawet te wielkie turnieje nie mają tak wspaniałej realizacji jak AMI League. Riot, kochany Games, co mogę powiedzieć. Ale dobra, przejdźmy do meczu. Widzę, że jest zgrupowanie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Tylko że czerwoni to jeszcze na chwilę obecną siedzą w swoim lesie, tak jakby czekali na swoich oponentów, że raczej wjadą im od dolnej rzeki. A na to się absolutnie nie zapowiada, ponieważ niebiescy zrobili sobie całkiem niezłą wycieczkę przez górny las swoich oponentów. Taka mała wycieczka krajoznawcza to zawsze coś fajnego. A szczególnie w taką kompozycję możesz coś bardzo szybko wyciągnąć. Od razu wpada ci kotwica, od razu jeszcze Razer dokłada swojego dasza i w razie czego kołpaczek radości, który zabiera ci moment speeda, na pewno ty tego nie uciekniesz. A złapanie jednego szybkiego fraga, powiedzmy dla nie Mariusza, czy dla kogokolwiek z tego teamu, to i tak będzie ogromna różnica na samym początku, bo musisz się utrzymać i musisz się pokazać z dobrej strony. No tutaj nie powinno być zbyt wielu pomyłek, bo jeśli Cutgers się pomyli, no to mogą utracić tytuł zwycięzcy turnieju, a znowu Axolotl chcieliby jak najbardziej go zdobyć. No a nie Mariusz będzie miał też ciężkie zadanie na linii, tak? On gra na Akali, jasne, można powiedzieć, że ale zaraz, przecież Orianna jest Rangem, Akali jest Melakiem. No okej, tylko że Orianna, jeżeli chodzi o swoją fazę liniowania, to wcale nie ma tak kolorowo, a Akali tych obrażeń już na wczesnych poziomach nawet ma ich całkiem sporo. A nie Mariusz na Orianie po prostu może nie mieć na tyle obrażeń, żeby zastopować Globa, biorąc pod uwagę jeszcze, że gra Phase Rusha. No ten Phase Rush naprawdę może bardzo dużo zmienić, bo chcesz jak najszybciej przypokoić przeciwnika i jeszcze uciec. I przede wszystkim, tak jak mówię, że ten Xin będzie chciał napierać, wywoływać cokolwiek więcej obrażeń na
jakiejkolwiek alei, a środek jest dość dobry. Oriana nie ma zbyt dobrej ucieczki. Możesz zawsze się delikatnie przyspieszyć, ale ten phase rush będzie cię w głównej mierze ratował, bo wywołać trzy autoataki, nawet trzy kombinacje trzech ataków, to będzie bardzo, ale to bardzo proste. Dokładnie, autoatak Kuwo i tak na dobrą sprawę phase rush zostaje proknięty, można powiedzieć, z bomby. W międzyczasie akurat, tak też myślałem, że na tej górnej alejce będzie się działo dość dużo, jeżeli chodzi o zawodników, tylko między nimi. No i Dan Blizzard próbuje zdobyć tę dominację już na samym początku, przepychając swojego oponenta w stronę jego wieży. I zobacz, na razie spokój względny, ponieważ na dole jest dofarmianie się, no i entuzjasta będzie chciał nałapać tych creepów jak najwięcej we wczesnym etapie meczu, żeby szybko się rozpędzić, szybko dojść do lejta i w tym lejcie będzie błyszczał, tak jak mówiłeś wcześniej, że Vayne potrzebuje dojść do late game'u i musi to zrobić jak najszybciej, ale w międzyczasie Xin zabiera blue. No i zapowiada się na to, że to może być pierwszy frag, ponieważ tutaj, a jednak nie, jednak ten Vault Breaker został załadowany i tego nie jestem fanem. Ja uważam, że tutaj Zekusu powinien użyć tego flesza do przodu, żeby tego Vault Breakera zablokować, wtedy jeszcze zwiększyłby swoją szansę na zabójstwo, nawet byłby to flash za flash. Ale dobra, on tego Blue Buffa tam chyba koniec końców zabezpieczył, o ile się nie pomyliłem, także tak czy tak wyszło to na plus. No zawsze przeszkadzasz przeciwnemu junglerowi, on traci z tego creepy, traci expa i musi szukać jakiegokolwiek innego puffingu, a w tym momencie jedyne co możesz przyjąć na jungli to jeszcze jakiegoś kraba na dolnej rzece albo zaczekać na golemy. Choć prosiłoby się, żeby zgankować globa na środkowej alei, bo jest tam też Xin i ten Xin może być bardzo groźny, ale jednak decyduje się na powrót do swojej jungli. Glob też na chwilę obecną przegrywa w CS-ach na tym midzie i to już o całą falę, nawet ponad całą falę, czego się nie spodziewałem w sumie aż tak do końca, ale dobra, to wiadomo, że to jest głównie czekanie na szósty poziom, tak? Szósty poziom Olin w Orianę i tych obrażeń raczej wystarczy, ponieważ Animariusz nie gra z barierą, nie gra z exhaustem, tylko gra też z Ignite'em. No te ignajciki zawsze nam przyspieszają troszeczkę rozgrywkę, ja to bardzo lubię, bo jednak bariera jest tylko defensywnym spelem, ciężko jest ją zagrać jakkolwiek ofensywnie i ciężko później zagrać ją po prostu w późniejszej fazie gry, kiedy każdy cię one-shotuje. Nie wiem czy pamiętasz, ale Draven na przykład możecie ściągnąć na dwa autoataki i wtedy żadna bariera by cię nie uratowała. Tak, widzieliśmy wczoraj, co może zrobić z tobą rozpędzony Draven. I tak, jak na początku tam były 4-3 autoataki, no to potem wystarczały już 2. I to w sumie takie półtorej tego autoataku, ponieważ te obrażenia wtedy już urywały łeb po prostu. Troszeczkę cię te topory przedzielały na pół i nawet nie pytały się o zdanie, czy ty masz jakiegoś armora, czy ty cokolwiek masz do powiedzenia. No i cóż... Może tutaj tego nie zauważymy, bo nie ma aż tak dobrej niukującej postaci. No chyba, że Glob będzie nam błyszczał w tej gierce, choć na razie ma delikatne problemy z farmieniem. Grasz na Ranged'a, starasz się złapać jak najwięcej, ale nie bardzo twój jungler ma możliwość wejścia na środkową aleję. Także może pojawiłby się jakiś roam, może jakieś zejście w czwórkę na dolną aleję, albo nawet kaczuś, który w tym momencie jest Sionem na topie, mógłby zaryzykować dobicie szóstego poziomu i teleportację na dolną aleję, rozpędzenie się i to będą raczej pewne fragi, bo Samira nie ma żadnego escape'u, a Nautilus, no troszeczkę ciężko mu tą kotwicą zazwyczaj się przyciągnąć gdzieś, żeby zagrać defensywnie. No, Nautilus próbuje oczywiście grać ofensywnie, niestety tak, kotwicę dla tego zawodnika, niestety została trafiona w Miona. W międzyczasie entuzjasta odpłaca się tutaj bardzo ładnie, nie, co prawda nie proknięty już trzeci stack na Nautilus, ale proknięty już na Samirze. I ta wymiana wyszła naprawdę nieźle, no jedna nietrafiona kotwica i ile to może zmienić? A tych nietrafionych kotwic było dość dużo, ale w międzyczasie bitwa junglerów i Malphite nie trafia tym ultem, ale szkoda. Siła nie do powstrzymania, ale siła do zmisowania, można powiedzieć. To się właśnie zadziało. To jest bardzo, ale to bardzo niedobrze dla jej ręki z okienka, ponieważ Dan Blizzard może to teraz świetnie wykorzystać razem z Zekusu. Ale zobacz, jak to wygląda na dolnej alei. Cały czas entuzjasta próbuje agresywnie uderzać, ale bardzo szybko odpowiadają przeciwnicy i tutaj jest zużyte bardzo dużo samonerów, ale raczej do niczego nie dojdzie.
Ale ogólnie czy to jest na plus dla kogokolwiek? Nie, w sumie nawet wyszło gorzej, jeżeli chodzi o niebieskie, bo tutaj dwa summonery poszły, o teraz już trzecie, ale tutaj jeszcze pojawił się jungle, pojawił się leśnik, cóż, nie musi się fleszować, ale czy ten flash wystarczy, żeby uratować przed pewną śmiercią? Nie wystarczy flash, ale wystarczy wiewióra, wystarczy ta cholerna polimorfia. No Sushi tutaj bardzo dobrze zareagowała, wiedziała kiedy wyciągnąć polimorfię, żeby Samira nie dołożyła osobnego ataku, no i Miku nie dostał przez to First Blooda. To było bardzo dobre zagranie, tylko w tym momencie jesteście ubici, jesteście bez summonerów i wypadałoby wrócić się do bazy. Nawet po tą drobną ilość życia, ewentualnie może w tym momencie razem ze snajperem, czyli Xinem, przejście na tego smoka i uderzać jeszcze raz. No właśnie, smok stoi, ale obydwoje junglerów spotyka się już na dolnej rzece, tylko że Razor w delikatnym disadvantage z racji tego, że no szóstka jeszcze nie jest posiadana, a Zekusu już nastawia się do przyjmowania tego smoka, w międzyczasie ubezpieczany też przez Globa za ścianą, tam był wart został wyczyszczony i widzę na minimapie, że on komituje już tego smoka. I ten smok bardzo dobrze się pojawił. Snajper w końcu wykonuje swoje zadanie perfekcyjnie. Pojawiasz się na dolnej alei, countergankujesz, przejmujesz obiektywy i to jest styl gry każdego jednego prawowitego junglera. Tylko czy on da radę, czy on się nie wywali na ten smok, czy pojawi się tutaj smite, bo za niedługo może tutaj wskoczy przypadkiem Ryzer. A może wskoczyć przypadkiem Ryzer, ale smite był na posterunku, palec na smite był, co prawda przypłacił to życiem, jest to pierwsza krew zabezpieczona przez Ryzera, ale bardzo szybko też dołączył do swojego oponenta w zaświatach, ponieważ Glob nie chciał puścić mu tego płazem. No i widzimy jeden za jeden, ale tutaj dużo lepiej poszło na konto Globa, bo on przegrywał środkową aleję ze względu na farmę i to 300 zł może dać mu naprawdę dużo. Będziesz mógł podejmować jakiekolwiek wymiany, będziesz mógł się w końcu tłuc z przeciwnym midlanerem i pokazywać, że to ty rządzisz na środkowej alei. No właśnie, Akali, świetny asasyn do snowballowania i to może być właśnie początek tego wszystkiego. To może być początek nawet tragedii, można powiedzieć. Trzeba mieć to na uwadze, że trzeba będzie mieć na tego gościa, tego Globa, to Akali na oku, żeby to się nie rozpędziło przypadkiem za bardzo, ponieważ gdy się tak stanie, to próby powstrzymania jej już wtedy będą za późno i będą prawdopodobnie palić na panewce, biorąc pod uwagę, jaką postacią jest Akali, ile możliwości escape ona ma z walki. No i zobacz, już próbujesz nawet szturchać swojego przeciwnika na midzie, a na dole entuzjasta czuje się bardzo, ale to bardzo dobrze. Już dokupione berserkerki, ma kilka nożyków, kilka sztyletów w kieszeni i w tym momencie Miku nie może czuć się bezpiecznie na linii. Nawet pomimo tego, że Yuki stoi dzielnie z kotwicą, żeby jak najszybciej wyciągnąć oponenta, to może się to skończyć tragedią. Już schodzi Glob i właśnie tego szukam, tych romów, czy on zostanie tam zauważony na rzece? O, właśnie sądzę, że nie zostanie zauważony, biorąc pod uwagę, że ta rzeka nie jest obwardowana w ogóle jest obwardowana, o to mi chodziło, jeżeli chodzi o te pinki, także Glob został zauważony, nie mógł tam wejść, ta linia była za bardzo, nie była aż tak dobrze wystawiona do wejścia do tego zromowania z mida, także no niestety, stracił tylko czas. Ale tutaj trafiona w końcu kotwica i Sushi może tutaj w końcu podziałać. Entuzjasta ładnie rozstawiony, on dostaje egzausta i musi się ratować ucieczką. Samira już odpalona, ale została wyrwana i dojeżdża coraz dalej. Exos Lake dostaje spolimorfowany, zwiewiórowany podczas swojego Devil's Triggera i to jest double kill dla entuzjasty i to jest to też, o czym mówiłem, tak, odnośnie tej Lulu, że jasne, Olimpoto, multum obrażeń, miliard obrażeń, ale jedna wiewióra może ci bardzo, ale to bardzo skutecznie pokrzywać plany. W międzyczasie zadymka, można powiedzieć, przy na górnej rzece już wjechał na Dump Wizard na swoim odpalonym onslocie i wygląda ta walka wcale nie tak jednostronnie, biorąc pod uwagę, że Globie jest bardzo bity, też się musi stąd wycofać. Jak na razie, jeden za jednego, jeden leśnik leży, drugi leśnik leży, no i Heralda trzeba będzie odpuścić. I takie małe, kluczowe wymiany są bardzo przyjemne do oglądania. Widzieliśmy walkę 2 na 2 na dolnej alei, gdzie no Miku z Yuki nie dali sobie rady. I widzimy znowu entuzjastę w szale zabijania i Sushi, która tak dobrze go wspiera. I tego właśnie chciałem zobaczyć. Tylko czy
znajdzie się jakaś możliwość zejścia na tą górną stronę mapy, zabrania Heralda, czy to nawet tego Towera, bo na bocie masz coraz mniej do szukania. Ale w międzyczasie może to i nam się posypać jeszcze krew na górnej alei. A tego właśnie nie wiadomo do końca, do kogo ona wpadnie. Ani jeden, ani drugi zawodnik swoich ultimate'ów nie posiadają, także skończyło się tutaj tylko i wyłącznie na autoatakach, choć widzę, że jej ręka z okienka jeszcze tej broni składać nie chce, nie zamierza się stąd wycofywać, ona będzie chciała to dopchać, tylko że nie wiem, czy przypadkiem nie podpisała na siebie wyroku, choć nie, dobra, jeszcze ma flesza, zjarnęła się dość szybko, że Zekusu jest już tutaj przy górnej alejce i będzie szukał jakiegoś wejścia, flesz spalony, życie uratowane. I w tym momencie mamy podejście ze strony drużyny niebieskiej na dolną aleję. I czy Razor tutaj da radę kogokolwiek wyciągnąć? Czy on powstrzyma entuzjastę przed złapaniem jeszcze kolejnych flagów? Czy przejdzie się tutaj tylko po to, żeby zwardować sobie dolną rzekę i przejąć tego smoka? Bo to będzie klucz w pewnym momencie do zwycięstwa. Nie chcesz oddawać nawet takich pojedynczych smoków, gdzie... entuzjasta na pewno wykorzysta każdy jeden buff dla siebie. No z entuzjastą jest taki problem, że gra late game'owym czempionem, a jest już całkiem nieźle ahead, biorąc pod uwagę stan jego oponenta. Także nie ma nic gorszego niż postać, która jest late game'owa, która zaczyna zdobywać przewagę od początku gry. I w tym wypadku właśnie to się dzieje, jeżeli chodzi o entuzjastę. Tak, zgodzę się stuprocentowo. Już Vayne wygląda na bardzo silną. Jeśli dołoży dość sprawnie Shieldbowa, czy nawet Krakena, bo ja bym się o takiej tamtej pokusił, żeby jak najszybciej Anolace czy Yukiego wyciągać, no to rzeczywiście robiłoby to wrażenie. Zobaczymy, czy akurat będzie to robiło wrażenie przez samą grę. Widzę, że podejście na smoka jest to zainicjowane. Zostało też zainicjowane wejście na dolną alejkę. Jest to shutdown za entuzjastę. Niestety, wpada on do Nautilusa. Próba jeszcze wyłapania sushi, ale jest teleport, jest jungler. I nie wiem, czy Miku stąd wyjdzie. Nie, on będzie komitował, żeby zabić sushi, ale tych obrażeń mu po prostu najzwyczajniej w świecie nie wystarczy. Nawet jeszcze sushi go zabija. Glob w międzyczasie próbuje zgarnąć dwójkę zawodników. Uda się zgarnąć może jednego. Nie, to go nie dopali. Animariusz stoi twardo. No, ten shield był bardzo, ale to bardzo w porę. I to jest to, o co się martwiłem na dolnej alei, że w końcu wleci Anolace, w końcu poleci jakaś dobra kotwica od Yukiego i nie będziesz miał absolutnie czego zbierać z entuzjasty. Widziałeś, jeszcze bez shieldboa i w tym momencie zmieniam moje zdanie, pomyliłem się. Potrzebujesz tego shieldboa, żeby przeżyć. Widziałeś tą bombę? Znaczy, tam generalnie nie dało się nic zrobić, tam się nie dało grać. Dostałeś Unstoppable Force'em od Malphite'a, potem od razu bombą głębinę od Nautilusa. Zajęty z tego CC'ka wlazłeś, to ty już byłeś martwy. Tam zero możliwości zodpowiewania było. No tak, to było jedno podrzucenie, które przerodziło się w jedno potężne Chain CC i nie bardzo miałeś możliwość wyjścia, tak dokładnie jak powiedziałeś. Choć myślę, że przydałby się tutaj bardzo szybki QSS, ewentualnie tygiel dołożony przez sushi. Zobaczymy jeszcze, jak będzie to wyglądało dalej, jeżeli chodzi o itemizację poszczególnych zawodników. Jak na chwilę obecną, soluwa pomiędzy junglerem oraz toplanerem, ale też tak, jak myślałem, nic więcej raczej się z tego nie urodzi. Razor widzę, że robi tam jakieś podchody po tego Heralda. Nawet niego już chodzi. Tylko, że jest to ryzykowne. Tak samo jak ryzykowne jest to, gdzie znajduje się teraz entuzjasta. Okej, okay, Wild Drop już odpalony. Egzościk troszeczkę raczej moim zdaniem za wcześnie odpalony przez Mikę. Tutaj można było jeszcze trochę poczekać. Odpalona bomba głębinowa. Jeszcze jednego staku brakuje do Devil's Triggera. Devil's Trigger załadowany. Rock Beast Paper już żyje i przebity do ściany tym kondemnem potępienie. Tutaj czeka zawodników drużyny niebieskiej, jeżeli chodzi o ich bottom. Jest to kolejny double kill dla entuzjasty. Bardzo prosty double kill. Widziałeś, jak spokojnie rozegrał to. Wiedział, że ma sushi na plecach i że nic mu nie grozi, ale Kaczuś może bardzo mocno dostać na górze. O, właśnie tak miałem o tym mówić, że jest flash i jest to dostępny ultimate, ale jeżeli swoi przeciwnicy, a w szczególności Malphite ma też swojego Unstoppable Force'a, no to może bardzo skutecznie przeszkodzić ci w twojej próbie ucieczki za pomocą combo, oczywiście flasherka. No i to też właśnie widzieliśmy. No masz troszeczkę tych podrzuceń w drużynie. Masz Erkę od Malphite'a, masz Erkę od Vi, masz Erkę od Nautilusa i ty po prostu całe życie będziesz w powietrzu. I w pewnym momencie nikt ci nie uratuje. Czy to może być sushi, która no ma już jakieś przedmioty?
pojawił się Mythic, 1-0-5 na supporcie to jest naprawdę dobry wynik. Tylko czy dasz radę wyratować całą drużynę przed taką kombinacją super umiejętności? Całej drużynie będziesz musiał ratować. Będziesz musiał ratować entuzjastę. Entuzjasta jest 4-1, 140 CS-u, ten zawodnik czuje się dobrze, ten zawodnik czuje się jak ryba w wodzie i to jest kolejny bardzo dobry performance tego zawodnika przez cały ten turniej. Tylko, czy dowiezie to MVP? Bo mnie to bardzo ciekawi i entuzjasta naprawdę pokazuje się z dobrej strony i wcale bym się nie dziwił, gdyby on zdobył tytuł MVP turnieju. I czy mamy jeszcze jakiś potencjalnych tutaj pretendentów do tego tytułu? Wydaje mi się, że entuzjasta też, jeżeli chodzi o moje zdanie, tak wiem, nikt nie pytał, ale entuzjasta moim zdaniem na to zasługuje. Ten zawodnik zapadł mi najbardziej w pamięć przez te ostatnie 4 dni. No nałapał się zabójstw, nachapał się. Dobra pozycja do łapania szczególnie takich osiągnięć, ale w międzyczasie Kaczuś chce jeszcze dojeżdżać Miku i powinno mu się to udać. Nie, na razie odpalony shield. To jest obrzydliwe. To full tanka to jest w stanie prawie że słaszczotować adekery przeciwnego. To jest paskudne. To jest ohydne i nie masz zwyczajnie jak na to zagrać. Tank z Sunfire'ką, który cię anihiluje. No, jak grać adekery? No, trzeba być albo entuzjastą, albo po prostu się nie da grać. Albo masochistą. Albo masochistą. To też jest opcja. Tak, w sumie każdy jeden main adekery musi lubić po prostu dostać kilkanaście razy po głowie, ewentualnie być cały czas w knockupie. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich graczy adekery i oczywiście też Giga współczuję, no bo wiadomo, no jak to wygląda. Ale wracając do meczu, mamy jakieś delikatne zbiorowisko na midzie, ale nie sądzę, żeby akurat coś więcej nam z tego wynikło. Chyba, że właśnie niebiescy będą szukali jakiegoś wejścia, tylko że... No dobra, no ma to sens, no chyba, że właśnie kotwica zostanie trafiona w wieżę, ale dobra, widzę, że może nawet był taki z tego plan z racji tego, że bomba głębinowa została odpalona praktycznie, że od razu w entuzjasta złożony, tylko że znowuż ten shutdown poleciał nie do tej osoby, co trzeba. Przyjął to Malfaj, przyjęła to Irenka z okienka, te pieniądze mogły być zainwestowane delikatnie lepiej, ale no cóż, no nie można wybrzydzać, na to wygląda. W międzyczasie bardzo ładna kombinacja ze strony Xina oraz ze strony Sayona, dlatego że też pojawia się tutaj Miku i może się zadać tutaj rzeź. Jeżeli chodzi o drużynę czerwoną, jasne, zabili entuzjasta, padł, zaczęliście obracać tę walkę, wyglądało to całkiem nieźle, tylko że nie wygląda to wcale tak jednostronnie. Jeszcze Glob jest tutaj, Globa w tej walce nie było, ale widzę, że nie pali się akurat, żeby tutaj wejść, co akurat absolutnie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że no jest jego drużyna jest w ogromnej dysproporcji liczbowej. Widzę, że już są podchody pod tego dragona, czy podchody niebiescy już go będą robić, czerwoni nie będą chcieli tego odpuścić. Oj, nie chcą tego odpuścić, odpalony tutaj Sion, drugi bieg zostaje wrzucony. To prawda, Roar nie trafiony, ale to jest tylko kwestia czasu właśnie, jak Rockbeat Taper zostanie tutaj pokonany. Zabójstwo przeznaczone dla entuzjasty, darmowy frag wszedł na gotowe. Jest to drugi smok dla czerwonych. Bardzo proste wykonanie, tylko troszeczkę po fakcie. Przydałoby się ten teamfight wcześniej zrobić. Nie wiem... Entuzjasta chciał jeszcze bronić tej tier 1, kiedy można na spokojnie było się ustawić pod inne obiektywy i wiedziałeś, że nie ma pozostałych zawodników drużyny przeciwnej, no i musisz respektować to combo. Dostajesz taką setkę cc-ków na twarz, że nie masz jak się wybronić, a jeszcze próbujesz agresywnie podchodzić i dostajesz kilka kulek, tylko ten shockwave troszeczkę nieudany. No właśnie, już miałem mówić o tym, że jest to taka nawet delikatna misja samobójcza od entuzjasty, biorąc pod uwagę, że gdyby ten shockwave trafił, gdyby ta cała kombinacja z Doriany trafiła, to entuzjasta raczej pożegnałby się z życiem, ponieważ nie był w zasięgu też, żeby wrzucić jak dotknął twojemu przeciwnikowi. Mogło się to skończyć tragicznie, a koniec końców skończyło się bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że Animariusz zużył swojego Shockwave'a, nie ma Ultimate'a, jego drużyna może to teraz oczywiście wykorzystać, mówiąc o entuzjaście. W międzyczasie przechodzimy po raz kolejny do jednego z najbardziej obrzydliwych 1-1, jakie widzę, i dość jednostronnych. 1-1 przenosimy się do drugiego, gdzie akurat już nagle nie jest to 1-1, a 2-1 i Glob zabezpiecza tutaj kolejne drugie już zabójstwo na swoje konta, ale jemu jest mało, tylko że tak... O, może być problem, biorąc pod uwagę, że Irenka z okienka z następną Bruforcem tutaj wchodzi. Ozłocenie, ten zegarek wyradował troszeczkę tego zawodnika. Myślałem, że zadzieje się tutaj jeszcze coś więcej. Niestety, tak się też nie stało. I tutaj dobrze, że Sushi troszeczkę przyblokowała, bo Anolejs, gdyby jeszcze dalej tam doleciała, to mogłoby się to skończyć tragedią. Widziałem, że ult nie był wymierzony konkretnie w entuzjastę, ale i tak
to go dosięgło. Gdyby był tam follow-up, no to byłby kolejny teamfight wygrany na konto drużyny niebieskiej. A tego już moglibyśmy nie zdzierżyć, bo entuzjasta, który upada po raz kolejny i oddaje tak dużo złota, no to nie jest coś, co my chcemy widzieć na ten moment. UW Cutgers ma bardzo dobry plan na grę, tylko właśnie, żeby się nie potykać, nie robić tych błędów i wszystko będzie w porządku, a szykowne Axolotle są w bardzo dobrym stanie i mają możliwość wyciągnięcia takich pojedynczych fragów, tylko czy nie lecą za daleko? O, komitują tutaj naprawdę bardzo dużo zasobów, żeby Globa zabić i to jest tragedia. To jest tragedia, ponieważ bardzo, ale to bardzo dużo zasobów zostało tutaj przeznaczonych, żeby Globa zabić. A i tak się nie udało tego zrobić. Ale on też, co prawda, musiał bardzo dużo z tego użyć. Zużywasz swoją R-kę, zużywasz błysk i nie udaje ci nikogo wyciągnąć i jeszcze do tego ledwo, ale to naprawdę ledwo uciekasz przed Razorem. No wiesz, biorąc pod uwagę właśnie ile tam zasobów zostało zainwestowanych, to nie dziwię się, że ledwo, ale to i tak jest akurat na plus dla czerwonych, biorąc pod uwagę, że nawet gdyby Glob padł, to jasne, są to tylko pieniądze, albo aż pieniądze, te 300 sztuk złota, ale pod kątem makro nie daje ci to absolutnie nic. Można powiedzieć, że taki pusty frag. A naprawdę użyłeś dużo zasobów, poleciała RKY, choć oczywiście RKY jakiegoś super dużego kulka tutaj nie ma, ale poleciał też flash, co akurat może skutkować jakimś szybkim wyłapaniem dżunglera drużyny niebieskiej, przejście w barona, no i wiadomo, scenariusz pisze się sama. Ale w tym momencie zobacz na przedmioty, bo drużyna czerwona większościowo posiada po dwa, a z drugiej strony wygląda to dość słabo. Absolutnie nie masz jeszcze dołożonych konkretnych drugich przedmiotów. I przede wszystkim, co mi się bardzo podoba, tygiel. Sushi dokupiła tygiel, co pozwoli entuzjaście troszeczkę lepiej poruszać się podczas teamfightu, a nawet może tym ocalić, powiedzmy, Globa, który wejdzie przypadkiem za daleko i nie będzie miał możliwości ucieczki. Tylko czy to się wszystko uda, czy to uda się wykonać w następnym, nadchodzącym teamfightie, bo widzę, że Kaczuś ma teleport, w razie czego będzie mógł zejść, ale też przeciwnicy kierują się na smoka i chcą jakoś oflankować środkową maleję. Czy entuzjasta podejdzie razem ze swoją drużyną na barona, na Shora, czy raczej będą to odpuszczać? O, Axolotle muszą też akurat w bardzo mądry sposób wybierać swoje cele, bo okej, no priorytetem jest oczywiście wyłączenie entuzjasty, ale jeżeli skomitujesz w niego zbyt dużo zasobów, no to kto potem zatrzyma ci Globa albo Zekusu, którzy wyjadą ci w twój team? W międzyczasie UW Cutgers przejmują barona kosztem jednego zawodnika, tanka, Sajona. Moim zdaniem nie możesz mieć lepszej wymiany niż taka. I to była perfekcyjna wymiana moim zdaniem. Zgarnąłeś sobie na spokojnie barona na Shora. Możesz oddać tego drugiego smoka, kiedy widzisz, że to jest jakiś skalniak. Kogo obchodzi skalniak, kiedy w przeciwnej drużynie jest Vayne, która absolutnie cię kilku shotuje za pomocą obrażeń nieuchronnych? Żadna redukcja cię tutaj nie uchroni, a ty przejmujesz sobie tier 1 na środkowej alei, tier 2 i jeszcze masz plany na tier 3. Wierzę, od inhibitora na górnej alei. Także ta wymiana dla Axolotli, dla UW Cutgers, przepraszam bardzo, jest jak najbardziej na plus. Nie dało się nam zrobić niczego innego. Zrobili to, co trzeba było zrobić. Poświęcili Sajona. Nie jest to duża strata. Zyskali na tym barona na Shora, a to jest bardzo duży zysk. No i teraz mogą sobie wybierać, gdzie będą chcieli prowadzić dalszą ofensywę. I pamiętajmy, że Kaczuś dalej, nawet jeśli on upadnie na tej linii, to on złapał tam kilka creepów. Każdy jeden creep daje ci malutko HP, ale uzbiera ich to 200, 300 i nagle ten Sion robi się nie do zabicia i on znowu jest na dolnej alei i będzie się dofarmiał i będzie chciał przepuszować jak najbardziej na dolną alejkę. Nawet może otworzyć inhibitor, bo w tym momencie Axolotle nie mogą odpuszczać sobie żadnych walk i muszą przyskrzynić drużynę przeciwną. No i oni teraz mają problem, biorąc pod uwagę, że Cutgersy mają barona,
ten Sion będzie na tym bocie siedział, dopóki nie wyniknie z tego jakaś większa walka na jakiejś innej linii, doteleportuje się tam, albo nawet niekoniecznie się doteleportuje. Jeżeli ta walka będzie skutecznie wydłużona, to on sobie spokojnie zostanie na tym bocie i będzie to przepychał dalej w momencie, aż znowu po niego nie przejdą. Co oczywiście się teraz dzieje, tylko że tym razem robi szybki odwrót, poczeka dalej na kliby, poczeka aż ten bot będzie wolny, albo nawet niekoniecznie i będzie pchał go dalej. I pamiętajmy, Sion jest bardzo wytrzymały i trzeba na niego wysłać dwóch graczy, ale tutaj 3 na 3 w tym momencie. 3 na 3 w tym momencie, jeszcze nam nikt tutaj nie padł, zobacz gdzie poleciał Razer. Razer już oczywiście chciał wyłapać entuzjastę, tylko że entuzjastę jest bardzo ciężko wyłapać, kiedy obok jest Sushi, jest gotowa wcisnąć Wildgrove, Shockwave, bardzo dobry, wyłapał tutaj entuzjastę, ale nie ma za bardzo jak skomitować dalej, żeby tego zawodnika przez skrzyni, żeby tego zawodnika wywieźć z walki, ten zawodnik zgarnął już kolejną, podwójną eliminację w tej grze i zgarnął, do tego dołączył jeszcze kolejną ofiarę, to już są łącznie 3 trupy z tej całej walki, wszystkie dla entuzjasty. I to bardzo dobrze wykonane. Dobry movement i tam jeden u nich buta kluczowy. Kiedy on odfleszował od ulta, nie dostał tego knock-upu, to już był skończony teamfight. Entuzjasta znowu z genialnym movementem i Sushi z bardzo, ale to bardzo dobrymi save'ami. Co prawda Kaczuś nam tutaj jeszcze upada, ale on przytankuje sobie wieżę i jeszcze do tego Xin wpada i próbuje zdemolować Samirę, ale on nie daje rady i będziemy domykać powoli tą gierkę. O, powoli to nawet bym nie powiedział, ponieważ teraz, jeżeli tego nie skończą, to jest właśnie szybki reset i próba powtórzenia tej próby entuzjasty, to jest po prostu obrzydliwe z tym Wildgrove'em. Jego się nie da zabić, no chyba, że tym razem już będziecie w niego wpięci, on zostanie odizolowany od swojego supporta. No i dokupujesz przedmioty na tej Vayne i nagle przeciwnicy są po prostu niszczeni. No tutaj ten Unstoppable Force troszeczkę nie zadziałał, ale dalej Glob już nie miał możliwości ucieczki i Razer też jeszcze łapie zabójstwo na dolnej jungli. Troszeczkę próbowali podrównać, ale to dalej. Masz przewagę zabójstw, a złota niekoniecznie. Tracisz 4000 do przeciwników. I nie bardzo masz plan, jak kupić entuzjastę w następnym teamfajcie. Całkiem zabawne to było na tym topie, ale dobra, przechodząc już dalej. Mogę się tutaj wycofać, jasne, rozumiem, że chcieli już skończyć tę grę, myśleli, że mogą ją skończyć. Tylko, że no to devtimery były jednakże jeszcze troszeczkę za krótkie, trochę tam pieniędzy się posypało na stronę niebieską, tylko że no cały czas przegrywają około te 4000 sztuk złota. Entuzjasta 4 itemy już, no 5 z butami, 2 pink wardy. W międzyczasie Dump Blizzard wskakuje do przodu, Rock Beat Paper już nie żyje i nie będzie nam też żył ani Mariusz, nie ma dostępnego Shockwave'a, nie ma dostępnej metody ucieczki i zapowiada nam się na dość rychły koniec, ponieważ niebiescy no są tutaj wycinani. Co prawda, entuzjasta padł tutaj, bardzo ładne wyjęcie od Razera, spełni swoje zadanie, tylko że no troszeczkę za późno, tutaj już nie ma kto robić tych obrażeń i to, że entuzjasta nie żyje, nie zmienia absolutnie niczego. Tak, bo dalej możesz dojeżdżać i Glob też ma swoje obrażenia, w razie czego Kaczuś może dojechać, może też dojechać Snajper i oni będą chcieli domknąć tą grę. Otwarty Nexus, po prostu wchodzisz i klikasz prawie przycisk myszy. Przeciwnicy nie mają na to counterplayu, jesteś zwyczajnie za mocny, za długo się skalowałeś i nawet utrata entuzjasty cię nie boli i w tym momencie UW Cutgers mają pierwsze miejsce w turnieju AmiLeague. Oczywiście moje gratulacje. Mam nadzieję, że wydacie te talary i ten sos w jak najlepszy sposób, jaki przewidujecie. Także GZ. Gratulujemy i może przejdźmy od razu. Nie wiem, czy są dzisiaj, ale może do jakichś wywiadów? Niestety nie ma komu ich robić. Uff. No to cóż, zaczekajmy jeszcze kilka minut, zacznijmy następny mecz, choć i tak już znamy w zwycięzcę turnieju. No to czekaj, to jak nie ma komu robić, to ja zrobię na szybko. No to dawaj biały, lecisz. Entuzjasta jesteś? Tak, jestem, siema. Super. Dobra, wariacie, pytanie numer jeden, czemu Vayne? Czemu była Vayne? Bo zobaczyłem dwa tanki Vayne. W sensie, kiedy była faza draftu zobaczyłem Nautilusa i powiedziałem sobie tak, weźcie jeszcze jednego tanka, pikuję Vayne, nie? Jeszcze mieliśmy Lulu open, wydaje mi się, że ciężko znaleźć tak dobre synergie
jak Lulu Vayne, no to stwierdziłem, że właśnie tu zagram po prostu i co prawda troszkę wątpiłem w swoje umiejętności na tej postaci, ale jakoś się udało, troszkę szczęścia mieliśmy i oddało. No właśnie, to powiem ci tak, nie byłeś sam, ponieważ ja sam wątpiłem w ten bottom, bo jak zobaczyłem Samira Nautilus na Vayne Lulu, to mówię, o kurwa, tragedia na pierwszych levelach to będzie. Przecież to jest taki Olimp bottom, że to jest masakra. Ale nie powiem, zaskoczony byłem przyjemnie, biorąc pod uwagę, że z linii zeszłeś chyba, szedłeś 4-1, o ile mnie pamięć nie myli. Także brawo, brawo. Brawo do sushi, bo to wspólna była. A tak, to zdecydowanie, no gdyby nie ona, no to powiedzmy, że ciężko byś miał na tej linii. Tak, to głównie Lulu, prawda? Na bocie to głównie support, nie? A Dekery tam potem ma coś robić, ale... A, ty sam tego prawy kikałeś, dokładnie. Dokładnie. Dobra, generalnie, jak ty miałeś tego świadomość raczej, że będziesz głównym celem w pewnym momencie tej gry? Tak, ja się trochę tego bałem. By wszedł jakiś panika gaming w momencie, jak w niektórych walkach po prostu wszystkie zasoby to były ładowane w ciebie, RK Malphite, RK Vi i tak dalej. No nie było paniki, bo nic nie mogłem zrobić. Jedyne, gdzie się udało coś zrobić, to widziałem, że Vi mi cerkowała i zobaczyłem Malphite'a w ogóle wojny. Widziałem, że będzie RK od niego i po prostu as soon as possible, jak mogłem, to po prostu sfreshowałem to, gdy się fajnie zgrało z jego RK i wtedy już no było okej, nie? Bo jeśli sfreshuję RK Malphite'a, to wydaje mi się, że mogę łatwo turnować i raczej zabijam. Ale to wszystko kwestia mechaniczna i chyba raz tylko takie coś udało przypadkiem. Dobra, to najważniejsze pytanie. Na co wydasz sos? O kurczę, jeszcze nie wiem. Pomyślimy. Nie będę tego zdradzać chyba jeszcze, bo na sam nie mam pojęcia. Dobra, spoko. Gratuluję wariacie, gratuluję całej drużynie. Dobra, robota dla nas. Co się na ekranie stało? Właśnie nie wiem. Wtedy mi się popsuł. Kto teraz gra w ogóle? A czy to ważne w tym momencie? Nie, ale jestem ciekawy. To już ci mówię, katusze i szykowne aksolotle. A to najsik. Nie wiem, są tutaj osoby z dużym przeciwnym, Razer albo ktoś, nie, oni pewnie się przygotowują. Nie, po drugim meczu grają. No, ale nie no, wydaje mi się, że to co tak bardzo... Ogólnie przeciwnicy grali zajebiście, w sensie... Widać, że mieli pomysł na grę, zwłaszcza to zejście Malphite'a przed pierwszym smokiem, co mnie totalnie wyłączyło. To było zajebiste, bardzo mi się to podobało. Ale potem w sumie trochę to wykorzystaliśmy, bo wiedzieliśmy, że oni się tak grupują jakoś i chcą nas wyłapywać cały czas przed smokami. To oddawaliśmy to i braliśmy coś w zamian. Ten nasz orb był zajebistym pomysłem, w sumie tak mi się wydaje i to dużo dało bardzo. Nasz orb był świetnie wyciągnięty, w bardzo dobry sposób. Bo tak czy inaczej w Kaczusia trzeba było zainwestować dwóch, trzech graczy, bo Samira absolutnie nic mu nie robiła. Znaczy to, ten Baron to był taki książkowy, można powiedzieć, no nie? Ale jeden na jeden Samira Sion to jest po prostu kwintesencja Higilek. Nie wiedziałem, co tam się wydarzyło, ale zgaduję, że nic dobrego. Znaczy nie no, Samira nie padła wtedy, ale było bardzo, ale to bardzo blisko. Też myśleliśmy nad Ornem w sumie, ale troszkę się wystraszyliśmy tego Windwalla od Samiry. Nie, Orn Samirę to byłby trolling. No właśnie w ostatnim momencie stwierdziliśmy, że lepiej jednak Sajona może wziąć coś takiego tankowatego onside'a. Puszczacie barana, on odpala wuj tyle. Ale ta gra mi się chyba najbardziej podobała z tych wszystkich czterech. Taka była na myślenie bardziej, wydaje mi się. Jakieś takie taktyki czy coś. I po krótkiej przerwie, no tak względnie krótkiej przerwie, mamy draft, możemy zobaczyć, co wybrali zawodnicy w tym meczu.
Przerwa krótka, niczym w drugiej ultralidze. No, do pierwszej banicji poleciał nam jeden z braci wiatru, jeden z braci 011, czyli Yasuo. No i Sabiel już nie wyciągnie swojego słynnego Swaina. I czy coś innego nam pokaże w tym meczu? Ten Swain nie był jakoś bardzo fantastyczny, choć wywierał presję na przeciwnikach. I o to między innymi chodzi w tej postaci, ale zobacz, posypały się te bany troszeczkę dziwne i takie niespodziewane. Troszeczkę dziwne i niespodziewane, Volibear, Shen, Gwen oraz Seraphine. I wyciągnięta Janna na first picku. No, jak widzę Jannę, to mi się to kojarzy od razu właśnie z jakąś coś a la Zeri, tylko że po przeciwnej stronie Karma oraz Kai'Sa i to już można by powiedzieć, że to są dwa flexy. To są dwa tak flexy, normalnie. Bo widziałeś już nieraz Karmę, która flexuje pomiędzy wszystkimi liniami. No może poza AD Carry i Junglerem i Kai'Sa to samo. Może się pojawić na midzie, może się pojawić jako AD Carry. I szczerze, jakbyśmy zobaczyli taką agresywną Karmę full AP i tak samo full AP Kai'Sę, to ten mecz skończyłby się na pewno bardzo szybko. Ja jestem fanem oczywiście wyciągnięcia Kayna, jedna z moich ulubionych postaci, kiedyś mainowałem, ja fan. Zedzik, Zedzik na Jonasza. Kha'Zix jeszcze do tego. No, bardzo dużo obrażeń, ale tutaj Awasuru jeszcze wyciąga Lissandrę, no i troszeczkę nam się zmienia tryb gry. A. No i te team kompy są już ciekawe, bo po lewej nie masz takiej, no dobra, no masz inicjację w postaci Lissandry, tylko że Lissandra tych obrażeń nie będzie tankować, nikt tych obrażeń nie będzie chciał tankować. Po stronie przeciwnej, no jest Braum, tak? Braum wytrzyma ci całkiem sporo. Pytanie też pod jakiego Kayna, pod jaką formę pójdzie Kayn, czy będzie to Darkin, czy może jednak, że będzie to Assassin. No, ja bym powiedział, że kurde, no z jednej strony Assassin siedzi tutaj jak zły, bo tych tak, zawodników ze strony niebieskiej, dokładnie, możesz ich wybombić bardzo szybko. Tylko, kurde, Darkin też moim zdaniem spisałby się tutaj całkiem nieźle. Darkin przydałby się w tą kompozycję, szczególnie, że masz już Brauma do przyjmowania obrażeń, więc nie musisz się martwić o to, że absolutnie Jinx cię zmiecie razem z butami, a tak naprawdę masz bardzo dużo obrażeń, masz bardzo duże wejście, bardzo dobre wejście, szybkie wyniukowanie przeciwników, także ten Assassin Kayn mógłby być całkiem śmieszny. Assassin Kayn tutaj tak powiedziałem, bo siedzi bardzo mocno, możesz też szybko, możesz go szybko wystakować, biorąc pod uwagę, że no potem oczywiście range, mid też jest na range'u. Także choć to może też być teoretycznie, jeśli nam rana na topie, ale no, dobra. Co nie zmienia faktu, że możesz i tak szybko nabić sobie formę. I to wszystko się okaże, jak tutaj pograją nam szykowne Axolotle, bo ta kompozycja jest naprawdę świeża i szczerze myślę, że będzie nam się przyjemnie ją oglądało. Jakieś jeszcze uwagi co do draftu? Somebody?
Biały, muszę cię zmartwić. To będzie raczej Darkin Kane. I powiedziałbym na 100%, skarbiliśmy tam Conquerora, mamy drugą dominację. Ale czy coś tutaj nas jeszcze zaskakuje? No powiedziałbym, że Janna z Gracialem, ale jest to jak najbardziej opcjonalne. No i Lissandra z Electrocutem, czyli będziemy mogli się spodziewać raczej wybambiania, a nie tych inicjacji, których no w tej drużynie naprawdę niewiele. Tylko właśnie, Lissandra, Electro pod Zed, grając na Zeda. No dobra, no wiadomo, że po szóstym poziomie, bo jest, mój organizm chce mnie zabić, I'm sorry by the way. Wiadomo, że po szóstym poziomie dostajesz darmową zonę co paręset sekund, tak? Tylko nie wiem, czy na Aftershock tutaj nie siadłby mocniej, biorąc pod uwagę właśnie, że no nie masz żadnego takiego tanka w drużynie, a ten Aftershock i Sandrze mógłby całkiem nieźle pomóc, jeżeli chodzi o przeżywalność. No i chcesz troszeczkę powstrzymać tak naprawdę obrażenia napływające do ciebie z każdej innej strony, a Lissandra, jeśli nie dołożysz troszeczkę przedmiotów takich bardziej defensywnych, to możesz się naprawdę szybko wywrócić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jestem ciekawy. Kazik z First Strike'iem, także będzie chciał tutaj ewidentnie dość szybko się wysnowbolować za pomocą tych dodatkowych pieniędzy, które otrzyma za zadawanie obrażeń. Ale też generalnie pick Kazixa. Bardzo, bardzo długo nie widziałem. Ja też nie widziałem od dawna, żeby zacinała mi się Liga Legend, choć w tym momencie to ona się może nawet wysypała, ponieważ mam w tym momencie brak odpowiedzi. Spokojnie, poczekaj, to jest 200 lat doświadczenia. No poczekam, aż program zacznie odpowiadać. Chciałbym, żeby to uczynił, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? No nie, no czasami nie można. Jak nie zacznie odpowiadać, to najwyżej szybki restart i go next. Zobaczmy, czy uda się wrócić do gry. Zaraz rozpocznę stream od nowa i może w tym momencie ruszy. Chciałbym bardzo. Biały, naprawiłem ponownie Ligę Legend. Pokczamp widzowie. Pokczampik. To ułożę sobie jeszcze raz postacie i zaczniemy to jeszcze raz. I powinno się wszystko zgadzać i w tym momencie wyruszamy już na twoje linie i znowu jest jakieś zgrupowanie po stronie drużyny czerwonej. No, zgrupowanie będzie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jakby nie patrzeć, ale do czego to doprowadzi, to zobaczymy już całkiem niedługo. No podchodzą bardzo agresywnie, ale żadnego fraga stąd nie wykręcą. Braumowi troszeczkę brakło zasięgu, a reszta follow-upu, reszta drużyny, no na pewno by nie podgoniła, nawet jeśli rzuciliby jakieś agresywne flesze i muszą się na spokojnie wracać na swoją połowę mapy. Swoją połowę mapy nie zobaczymy tutaj nic więcej, nie zobaczymy też żadnego spalonego summonera, czy to po jednej, czy to po drugiej stronie. Także nie ma co liczyć teraz na jakąś zadymę jeszcze w tej pierwszej minucie gry. No ale zobacz kombinację na dole. Masz Miku i jest Yuki, który może dołożyć ci naprawdę dużo obrażeń. Masz całą masę stakowania, nakładasz 3-4 ataki i nagle demolujesz przeciwnika i nie ma opcji, żeby Saviel ze swoim aktualnym shieldem to wyratowała. A Vaxet, no może użyć co prawda Exhausta, ale czy on rzeczywiście aż tak dużo może zmienić w tej wczesnym etapie gry? Bo wiesz, to jest akurat można powiedzieć pojęcie względne, ciężko stwierdzić tak na dobrą sprawę. Karma top na Jonasza, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bardzo agresywne i szybkie wejście na bocie już od samego początku i jest to spalony flash już od Saviel. Tak właśnie czułem, że będą chcieli zagrać jak najszybciej na dole. Będą chcieli wyciągnąć jakiegoś szybkiego fraga, no bo później może być naprawdę ciężko. W
tym momencie Vaxet będzie próbował się dofarmiać i wiemy, że on też potrafi klikać te madekery. Może nie jest to aż tak wysoki poziom, jak reprezentuje entuzjasta, ale na pewno mógłby był dorównać pewnie w kilku postaciach, ale na ten moment zobacz, jak agresywnie podchodzi Miku i jaki oklep on w tym momencie dostaje. No właśnie, duża agresja musi się mierzyć też z dużą ilością obrażeń przyjętych na twarz. No będziesz tak harasowany, będziesz obijany za każde podejście. Pamiętajmy, że dalej Jinx z Janą mają troszeczkę lepszy zasięg niż ta biedna Kai'Sa, a szczególnie Braum, który w tym momencie dysponuje tylko drugim poziomem i nie bardzo może ani przyblokować obrażeń, ani ich zadać, choć nawet takie szalone Q może czasami odmienić cały przebieg walki. Cały przebieg walki, co zobaczymy, czy dopiero zostanie odmieniony na tej dolnej alejce, ponieważ widzieliśmy bardzo potężną zadymę po jednej, jak i po drugiej stronie, flash za flash. Na chwilę obecną jeszcze Ignite poleciał od Xavier, ale nie pomogło zabezpieczyć to pierwszej krwi. I zobacz, jak dobrze Lissandra sobie na ten moment radzi na Zeda. Po szóstym poziomie nie powinno się to zmienić, ale może się to zmienić teraz, bo Razor wchodzi na linię. No właśnie, Razor wchodzi na linię i chyba właśnie będzie musiał być jakiś troszkę palony, trafiony. Jeszcze Blade Edge został tutaj, choć nie, dobra, ta pozycja była i tak wystarczająca, żeby nie musieć używać swojego błysku, żeby uciec z tej dość podbramkowej sytuacji, także całkiem spoko. No braku tak naprawdę autoataku jeszcze od Kayna, żeby dołożył, oj, tutaj no wystarczyło dołożyć autoatak Ignite'a. No i właśnie widzimy, że może Animariusz wyciągać takie sytuacje. Tylko czy Kha'Zix też coś tutaj wyciągnie, czy jednak to Kane wygra tego duela? No właśnie, duelu raczej koniec końców Kane 1-1 by nie wygrał, biorąc pod uwagę, że wchodzi tutaj ta izolacja. Tylko że właśnie dołączyli jeszcze do jego sojusznicy. Kha'Zix był zmuszony się wycofać, a swój skok użył jeszcze do wsadzenia jakiejś tam minimalnej, powiedzmy, no takie są realia, skok Kha'Zixa nie zadaje dużo, jakieś tam dawki obrażeń i przez to był zmuszony palić swojego flesza, tylko że jego przeciwnik zrobił dosłownie to samo i jeszcze wsadził ten ostatni śmiercionośny autoatak. No i jest kolejne podejście od Razora, on gankuje jak szalony, choć teraz już bez red buffa, troszeczkę osłabiony, bo ten red buff zadaje obrażenia, chcesz mieć jak najwięcej spowolnień i nie możesz sobie pozwolić na deficyt tego zgankowania. Na ten moment 1-0 Razor, 1-0 Animariusz i... No, zaczyna nam się delikatne rozpędzanie takich kluczowych damage dealerów w tym wcześniejszym etapie meczu. To, że gankuje jak wściekły, to jest też całkowicie zrozumiałe. Musisz to robić Kane'em, chcesz jak najszybciej dobić tę formę i tak na dobrą sprawę zacząć grać w ligę, ponieważ Kane przed formą bardzo słabo. Bardzo słabo. No, wiem, jakich słów szukałeś, wiem, jak działa Kane i rzeczywiście przydałoby się bardzo szybko zrobić tego Darkina, ale wtedy jaką ty presję będziesz wywierał na liniach? W końcu podrzucenie za pomocą W, w końcu jeszcze dodatkowe slowki, jeszcze ten szalony healing, to naprawdę może odmienić twoją grę. I Kefiu, który ma delikatne problemy, śmiem twierdzić, z Anolaze na górnej alei, bo... Jednak grasz na Ranged'a i nie masz sobie jak z tym poradzić. Pokaż nas bardzo nieznośną postacią do lane'owania przeciwko, widzieliśmy to już nieraz. No właśnie na tym to polega, ona sobie zarzuca tarczę, zapina cię na smycz, Q wzmocniony mantrą, no i co ty możesz zrobić? Nie da się grać. Nie da się grać, na midzie też gra ci się bardzo ciężko, choć masz przynajmniej to jedno zabójstwo Zedem, co powoduje, że czujesz się odrobinę lepiej i możesz szukać w tym momencie jakiegoś wejścia, możesz szukać bardzo mocnego bicia i nawet egzekucji na Lissandrze, ale tutaj i tak może się zakończyć twoje życie, bo ten snare był zbyt dobry. Jeden za jeden Ignite jeszcze dopalił, no właśnie, Lissandra nie ma jeszcze swojego ultimate'a, jej przeciwnik już, Animariusz, posiadał swoją erkę i to było nie do przeżycia po prostu, nie bez swojego Glacial Tomba. Tylko pamiętajmy, że Zed, który się szybko rozpędza, będzie równie szybko kończył grę i nawet Lissandra może tego nie zatrzymać, bo będziesz raczej oczekiwał tego, że Zed będzie skakiwał na ciebie i będziesz siebie ultować, a tutaj się może okazać, że całkowicie będzie to wyglądało inaczej, bo w tym momencie Kha'Zix może jeszcze wygrać tą walkę. No, może wygrać tę walkę i on tę walkę po raz kolejny raczej by wygrał, tylko że Animariusz był na posterunku i Animariusz z trzecim zabójstwem już na swoim koncie.
Bardzo proste zabójstwo przede wszystkim. Lubisz takie łapać i lubisz ich łapać naprawdę dużo. 3-1-Z robi się koszmarem dla twoich przeciwników. I tak jak mówiłem, że Lissandra nie będzie musiała ultować sama siebie, będzie szukała może jakiegoś potężnego wyniukowania w postaci w Miku, może w Razera, a może to właśnie Animariusz dostanie troszeczkę więcej tego hejtu na twarz, choć w tym momencie praktycznie traci double farmę do swojego przeciwnika na środkowej alei. Animariusz też będzie musiał się w pewnym momencie tej gry zdecydować na jakiegoś QSS-a, no bo nie oszukujmy się, jego bias, okej, on wejdzie w Vaxyda, bądź jakiegoś innego członka drużyny przeciwnej i nagle dostanie Frozen Tumba na twarz. I na tym się skończy jego ofensywa i na tym też prawdopodobnie wtedy skończy się jego życie. Będziemy mieli podejście pod dive'a, ponieważ Umbral Trespass jest już dostępny, uniknięty Sealed Fate przez właśnie Umbral Trespass i nie jest to wykluczone, że Kay w tym momencie już jest wystakowany. Możliwe, zaraz zobaczymy, jak on tylko się wróci do bazy, on wychodzi z niej bardzo szybko, czyli jeszcze jednak troszeczkę musiało mu tutaj zabraknąć. Nie do końca wiem, jak mogę to sprawdzić, tutaj nie jest zbyt wiele napisane. Nie jesteś w stanie tego sprawdzić, niestety w Spectatorze nie masz takiej opcji sprawdzić, ile Kainowi brakuje jeszcze do przemiany. Mógłby to spingować. Ale może się bardzo szybko ta przemiana dopełnić. Tylko czy on będzie chciał szukać tego Kha'Zixa, który jest w momencie na dolnej rzece i też będzie szukał swoich kampów. Na razie wlatuje na dolną alejkę. Oj, ten skok całkowicie nie był tam potrzebny, ale z dolnej alejki to może nam akurat wlecieć w akcję. Co prawda Sevil próbuje go tutaj jeszcze uratować. Kha'Zixa bardzo mocno obijana, Miku może mieć problemy, ten innego raczej nie dopali, ale zobacz, gdzie jest Razer. No właśnie, Robit Papers po raz zgarnia tego fraga, ale... To i tak jest zgarnięcie przewagi, to jest zgarnięcie dominacji na dolnej alejce i wymuszenie kolejnego flesza, tym razem od Sabiel. Pojawia się tutaj jeszcze Mili, pojawia się Kha'Zix, on ma rozwinięte skrzydła, on może tutaj jeszcze coś podziałać, tak samo jak Abasuru. No, nie wróży tutaj nic dobrego, jeżeli chodzi o drużynę czerwoną. Jedna tylko ofiara? Nie, jednak są dwie, dobra. I to było bardzo proste wykonanie, ale w tym momencie wchodzi Z i no niukuje nam Lissandrę prawie, że ona jeszcze troszkę się podleczy, ale myślę, że Animariusz na spokojnie dokończy dzieło zniszczenia i wyciągnie sobie jeszcze coś ciekawego, ale czy ty widziałeś, jak zginął Miku? On zginął właśnie, ja chcę powtórkę, nie odpuszczę sobie bez powtórki, wybaczcie wszyscy. To był Ignite albo klon od Lissandry. To była ta walka, Miku już w tym momencie nie żył, a ja chcę zobaczyć, czy tutaj trafiła rakieta. No i znowu wysypało mi, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Co sobie odpuściłeś? No i co sobie odpuściłem, że w tym momencie mam brak odpowiedzi od mojego wspaniałego komputera. Odpuściłeś to komentowanie tego meczu przez parę sekund teraz. No dobrze, ale trzeba zobaczyć, co tam się stało, bo ja myślę, że on dostał z rakiety od Jinx na spawnie. Pamięta ktoś, która była minuta, proszę. Totalna pepega. Widać Lola, czy nie? Widać. Widać. A co jeśli nie będzie się dało wrócić do tego samego momentu? Wiesz, że to jest możliwe. Jest to bardzo prawdopodobne. O, i nie mogę wrócić do tamtego momentu, troszeczkę nas musiało w takim bądź wypadku ominąć. Przepraszam was wszystkich, ale musiałem wiedzieć, co tam się wydarzyło. Dowiem się później od graczy, bo na ten moment Kha'Zix łapie smoka. Kha'Zix łapie smoka i Kha'Zix może też złapać wywrotkę, choć nie wiem, czy tego wrażenia będzie wystarczająco. Będzie wystarczająco zabezpieczony, tutaj zostaje przez ZAZ w sytuacji podbramkowej. Bez wyjścia można powiedzieć, jest to shutdown dla Jinx. Niedużo nam się zmieniło w tym meczu, tak naprawdę 1-1 w smokach, dość wyrównanie w złocie. Z dalej traci creepy, ale za to ma przewagę zabójstw. No i nie, na nieszczęście drużyny niebieskiej Kefiu bardzo mocno dostaje na górnej alei i nie bardzo ma możliwość odbicia się z tej sytuacji. Brać pod uwagę to, że Baxy to już 2-1 na Jinx. Sprawda tego mityka jeszcze nie ma, jeszcze ten Kraken nie jest przez tego zapytnika posiadany. Przewaga Leveru na chwilę obecną jest posiadana, ale to też raczej tylko przez chwilę, ponieważ zakładam, że Miku bardzo szybko to odegra.
Jest to bardzo prawdopodobne. No zobacz w tym momencie na przedmioty. Miku ma troszeczkę opóźnienie ze stakowaniem łezki. Jak na 12 minutę 27 staków to nie jest dużo, a zobacz co się dzieje z Jonem na górnej alejce. Okep jest on zły. Dostaje oklep. Kep jest zły, próbował tutaj oczywiście wejść w trade'a, tylko że został bardzo, ale to bardzo mocno bity i wychodzi na, dobra, ten seed fade tutaj może to całkiem jeszcze nieźle ograć, musiał użyć Gordrinkera, żeby móc użyć swojego ultimate'u, tylko że nie daje to absolutnie nic, daje to fragę na Jonaszu, tylko że Kazik zabezpiecza trzecie zabójstwo na swojego. Ale w tym momencie wyrównują nam się troszeczkę junglerzy i no prawie, że wyrównują, bo jednak Animariusz jest na posterunku i wyciąga do końca tego Kha'Zixa i nie mają możliwości wyciągnięcia kolejnych plate'ów na górze mapy. Może jeszcze Zisa, od razu tutaj podziała. No właśnie, Vasuru jest, zbiera ile na górnej alejce, pełne combo z Ignite'em nie ma jak przed tym... Dobra, już przez chwilę myślałem, że na flasha użył. Nie, to Irenka, dobra, już przez chwilę myślałem, że to Animariusz rzucił swojego flesza, tak się bardzo, ale to bardzo zdziwiłem, ale cofam. W międzyczasie bardzo złe sytuacje, robi sniper, martwy. No, Jinx z kolejnym zabójstwem, 3-1, to już robi się naprawdę groźne. I musisz się już liczyć z tym, że Braum raczej na tym etapie gry tych obrażeń nie zatrzyma. Ten Kraken bardzo, ale to bardzo boli nawet przez Shielda i może zaboleć kolejny gank od Kayna na górną aleję, ale tutaj przytomny flash ratuje Kefiu od pewnej śmierci. O, jedyna możliwość, jedyny sposób, żeby uratować się przed śmiercią, to absolutnie nie ma na razie czego szukać na tym toplenie. Kefiu nie może grać w grę. Ale za to grać w grę może na spokojnie Vaxit. On jeszcze nie powiedział ostatnich słów. Na razie 3-1, no i nie zapominajmy o Avasuru, który ma 3-3, ale już kontroluje Zeda i trzyma go krótko na smyczy. Zeda, tylko właśnie, no Z6-3. Co prawda farma nie jest jakaś zadziwiająco dobra, czy jakaś fenomenalna, jest to tylko 80 CS-ów, no właśnie, to jest to też te 6 fragów, cały deathbreak posiadany do dobrych paru minut. Ta postać, ten zawodnik jest przepotężny teraz i trzeba uważać, biorąc pod uwagę, że masz bardzo miękkie postacie w swojej drużynie. Są wszystkie postacie miękkie, ten Braum też dalej jest delikatny. Masz troszeczkę armora i jakiś tam mały kryształek do życia, to cię nie uratuje na długo. Widzieliśmy obrażenia od Jinx na ten moment, a tutaj jest Kraken, jest Zeal i tych obrażeń będzie coraz więcej. Braum jeszcze nie trafia Q, nie masz jak nałożyć staczka, więc musisz się na spokojnie wycofać, może nawet złapać kilka creepów, dofarmić chociaż ten przedmiot do supporta i skupić się na przyszłym smoku. No i Lissandrę generalnie bardzo ciężko złapać, głównie przez jej E, które ma bardzo, ale to bardzo duży zasięg. Plus jeszcze teraz został dokupiony zegarek, także zabicie jej będzie graniczyło. Może nie tyle z cudem, ale na pewno będzie bardzo ciężkie. Jakichś większych trudności na początku nie ma teraz, nie ma Ryzer, tylko że trzeba będzie koniec końców stąd wyjść, ponieważ robi nam się tutaj naprawdę ogromne zbiorowisko zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Ozłocona już Lissandra, wykorzystany prozentum, tylko że no właśnie, pojawia się też Animariusz, który jest siódmym zabójstwem na swoje konto, może nawet ósme, tak, będzie to ósme, to jest double kill, a nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze dla niebieskich, absolutnie. No 3 za 0, Kefiu nie strzedł ze swojej linii i w tym momencie jakaś dziwna pauza nam się pojawiła. Mam nadzieję, że ona się bardzo szybko skończy, bo tutaj wydarzyło nam się bardzo, ale to bardzo dużo. Vaxit upadł, Avasuru, który zadał tonę obrażeń, ta inicjacja była świetna, to jednak nie wystarczyło. Każdemu przeciwnikowi zostało po 100 punktów życia, no i niestety nie przyklikniesz jeszcze dodatkowego spelka. Te cooldowny są zbyt długie i tak samo upadł nam jeszcze tutaj Kha'Zix. Brakowało centralnie Kefiu, żeby on ze swoim ultem przejechał się przez tych przeciwników, którzy mieli po 100 HP. I to byłby teamfight wykonany perfekcyjnie dla drużyny niebieskiej. Może bardzo spodobana właśnie tym teamfightem, że trzeba coś przegadać, że ej, tak nie można grać, trzeba coś wymyślić i tak dalej. Kto wie? Jest to dość prawdopodobne, ale w tym momencie widzimy Heralda puszczonego na Doną Alejkę. Tam jeszcze 3 zawodników i mam nadzieję, że mi się znowu nie wysypał LOL, bo już będę miał go zwyczajnie dość. Nie robimy pauzy, blokujemy pauzy.
Nie, nie wysypał. Pakujemy pauzy. Halo, komputer. Why you do this? No i nie działa. No cóż, problematyczny jest ten mecz. No po prostu nie można oglądać nawet jak grają w komputer. Nie da się grać, nie da się oglądać. Nie da się oglądać jak grają w komputer. Ale spokojnie, zaraz wracamy. I tym razem to nie moja wina, to oni zapauzowali. Dorito, why you do this? O, wróciliśmy do meczu. Na razie nic więcej się nie zmieniło tamtego teamfightu. Padła dolna wieża, a ja spróbuję niczego nie uszkodzić, przynajmniej w tym momencie. I pojawił się jeszcze jeden smok. Pojawił się jeszcze jeden smok, drugi już dla czerwonych. Infernal Gural, znowu górska dusza, trochę Resident Sleeper, ale niestety nic na to nie poradzisz. Tak, też chciałbym w końcu zobaczyć piekielnego smoka, który tak fajnie przyspiesza gierkę, ewentualnie może jakiś hextechowy, żeby jeszcze dodać atak speeda, jeszcze dodać tych piorunów, tych emocji do tej potyczki na polach sprawiedliwości. Tak, no niestety nie dostaniemy żadnych piorunów, nie dostaniemy żadnych wybuchów, dostaniemy natomiast tarcze, jeżeli któraś z drużyn uda im się wziąć 3-4 smoki. 4 oczywiście dokładnie, jeżeli chodzi o całą liczbę, 3 górskie, żeby sprokować te dusze, dostać dodatkową tarczę, która oczywiście doprowadzi do trochę dłuższego przebywania w teamfightach, do dłuższej przeżywalności, co akurat przydałoby się bardzo też niebieskim, biorąc pod uwagę, że mierzą się na tak na wciąganego Zeta. No ten Zet jest nawciągany, tak? To muszę ci przyznać. 8-3, tylko że nie masz na tyle dużo farmy, żeby naprawdę to istniało w tym meczu. Możesz coś wyniukować, tylko czy dasz radę wyciągnąć jakikolwiek inny target po tym, jak już zużyjesz swoją super zdolność. No, no albo wiesz, w ogóle to... jej nie zdążysz użyć. No właśnie, to jest Lissandra, tak, to jest Lissandra, już z posiadaną Zonią, notabene co prawda nie uratuje jej to od Razora. Razor tutaj prawdopodobnie z podwójnym zabójstwem wyjdzie ze środkowej alejki, choć nie, widzę, że udaje się koniec końców Kha'Zixowi stamtąd wyjść. Kha'Zix na spokojnie sobie wychodzi, on ma 3-5 na ten moment, ale zobacz na budowanie się graczy w tym meczu. Mityki są zbędne, mityki są niepotrzebne i czy to aż tak dobrze wychodzi? 0-2, 3-5, no przydałyby się te mityczne przedmioty, nieprawda? Oczywiście, że mityczne przedmioty by się przydały. Ten Ghostblade to w sumie to rozumiem, wiadomo, żeby dać trochę więcej mobilności Kha'Zixowi, tylko że też nie jestem fanem tej ewolucji skrzydeł na pierwsze, raczej skłaniałbym się ku szponom, żeby o wiele szybciej zabezpieczać obiektywy. W jest moim zdaniem najsłabszą ewolucją, ale nie mi to oceniasz, tylko raczej graczowi, czy mu się dobrze z tym gra. Ja na przykład uwielbiam skoki od samego początku, kiedy masz reset na skoku, są pewne możliwości i pewne zagrania, których inaczej po prostu nie wyklikasz. No to też jest oczywiście prawda, resety zawsze są spoko sprawą, czy to na jakimś Kha'Zixie, czy to na jakiejś Tristance, zawsze dodatkowa mobilność, możliwość jakiegoś agresywnego i ryzykownego wejścia i szybkiego wyjścia. To także zawsze jest to oczywiście w cenie. I na ten moment gra bardzo mocno zwolniła. 2-1 w smokach, 15-11 i 2000 złota przewagi dla drużyny czerwonej. I zobaczmy, gdzie jest to rozdysponowane. Zobaczmy, gdzie jest ono rozdysponowane. No, u Jinx wygląda to absolutnie źle. 8K golda już na koncie tego zawodnika, ale Lissandra tak samo. 8200 Z jeszcze z delikatną przewagą około 200 sztuk złota, ale las, Kayle i Kha'Zix, no to tutaj już możemy mówić o delikatnej dominacji. Ale dominacja to też na górnej alei. Zobacz to biały. No właśnie, 1600 około tego złota. 1500, 1600, no, nie jest dobrze.
nie jest dobrze i będzie się dalej karma paść. No zobacz na jej build. Ona jest tak twarda. Jeszcze ten imperialny mandat, który dorzuca dodatkowe obrażenia do swojej drużyny. Ten build jest bardzo ciekawy i szczerze samym go chętnie wypróbował. No to oczywiście będziesz mógł wypróbować już niedługo, już jak skończymy tę grę. W międzyczasie Razor bardzo dużo obrażeń przyjmuje na twarz, ale też widzimy po tym zawodniku, że on już trochę tych hapeków ma. No i to jest Darkin, tak? On wejdzie sobie na przykład w Lissandrę, jeżeli uda się z tego wyjść, jeżeli uda się z niej wyjść, jeżeli jak ona się nie ozłoci i uda mu się te stracone hapeki odzyskać. Zresztą widzimy, że on, no, on też ma red buffa, tak? Red buff bardzo szybko regeneruje mu to brakujące zdrowie i on wchodzi nam tutaj jako pierwszy do jej walki. Umbral Trespass jest dostępny, tylko nie ma na kim go użyć, a też nie będzie miał na kim użyć swojej umiejętności oraz autoataku Vaxy, ponieważ Vaxy wyleciał nam jako pierwszy z tej walki Razor sytuacji podbramkowej, ale udaje się tego, ten ultimate zagrać. Te gryby słuby chyba tam podziałały, ponieważ wyleczył się bardzo, ale to bardzo mało. Ale właśnie tym Shadow Walkiem przez ścianę kolejne hapeki odzyskane. Kolejny zawodnik z drużyny niebieskiej złożony do grobu. I to jest 4-0 w tym teamfajcie. I drużyna czerwona zdobyła w tym momencie 2000 zł i jeszcze dorzucą sobie możliwe, że trzeciego smoka na swoje konto. Jeszcze dolną wieżę i czemu nie? Jeszcze Kefiu jest do wyłapania. Tylko on salwuje się ucieczką za pomocą swojej super zdolności i w tym momencie drużyna czerwona ma przyjęte absolutnie wszystko. Dolna wieża, smok i jeszcze pokuszą się o środek, a w międzyczasie Anolace na spokojnie przejmie górną aleję. O, widzę, że próbuje tutaj Kefiu jeszcze bronić tej tier jedynki na mieście, co mu się na chwilę obecną udaje. Tylko no właśnie, ten zawodnik będzie musiał znaleźć jakiś sposób, jakieś podfarmienie się, ewentualnie złapanie jakichś takich pojedynczych eliminacji, żeby do tej gry wrócić, no bo no jest do tyłu, jest bardzo do tyłu. Pamiętasz, mówiłeś to jakiś czas temu, można wrócić niektórymi postaciami do gry, nawet jeśli jest się dużą ilość złota do tyłu i czasami nawet kiedy po prostu feedujesz przeciwników. A tutaj Kefiu 0-2 nie jest najgorzej, on dalej może zagrać, tylko żeby się w końcu pojawiał w teamfightach, bo jeszcze ani razu go nie widziałem i jedyny ult, który był konkretny, to tylko po to, żeby uciec z miejsca zdarzenia. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o tych powrotach do gry, no to Jonasz też właśnie jest taką postacią. Też nie przesadzajmy, tak jak mówię, że on jest do tyłu. Tak, takie są po prostu fakty. Nie jest też oczywiście jakoś super mocno, nie jest jakieś 0-10 czy coś, ale no trzeba będzie jakoś tutaj coś podziałać, żeby mieć jakiś trochę większy impact, powiedzmy, na tę grę. Impact na swoje przeżycie ma bardzo duży. Rockbeats Vapor na ostrzu noża udało mu się stamtąd wyjść. Jeszcze zablokowany Void Spike za pomocą swojej tarczy. Udaje mu się to przeżyć, natomiast Mimiemu absolutnie się to już nie udaje. I teraz jaki jest plan na grę? Czy czekasz na następnego Dragona, czy raczej będziesz się decydował na Barona Nashora, którego powinieneś w miarę prędko uspawać? Choć ja bym raczej zaczekał, aż Miku dobije sobie Muramane i wtedy to będą naprawdę obrażenia potężne i destruktywne. Został to chyba zmisowany, także tylko i właśnie dlatego Saviel jeszcze oddycha po tym wejściu od Animariusza Basuru. W międzyczasie już właśnie nie oddycha, a Razor on może się bawić w najlepsze, ponieważ no właśnie ten Umbra Trespass pozwala mu na wchodzenie bardzo głęboko. Ten Exos może mu tutaj delikatnie pokrzyżować plany, dokładnie tak też się stało. Była próba ucieczki od Vaxeda, został złapany reset z Get Excited. Było to przyspieszenie prędkości ruchu, ale niewystarczające, żeby się jeszcze z tej walki wygaraskać. I w tym momencie jeszcze dobicie tego teamfightu na środkowej alei i Kha'Zix możliwe, że upadnie, on się dopali od Ignite, od Brauma, ale dalej drużyna czerwona będzie uderzać na środek i mamy Ace'a 5-2. Kha'Zix jest pierwszym zabójstwem też w ogóle teraz w tej walce. Niebywałe. To jest początek końca dla drużyny czerwonej. Początek końca dla czerwonych, tak. Normalnie. No tylko właśnie, no problem jest taki, że te walki, oni wyciągają coś z tych walk, tylko że to i tak czerwoni są tutaj bardzo, ale to bardzo do przodu. 6 koła, jeżeli chodzi o złoto. Z cały czas jest nafidowany, jest nafidowany coraz bardziej. 11. Już zabójstwo wpada na jego konto. Razor, widzieliśmy ile on jest w stanie wytrzymać. No,
można powiedzieć, w pewnym momencie tej gry będzie miał też drugie życie, jeżeli chodzi o jego Umbral Trespass i o healowanie się. Czy ja tutaj widzę gry Sundy? Tak, okej, okay, widzę, że jest Oblivion Orb, tylko że to tylko, będzie że to jest... trochę za mało. No to jest tyle. Masz go na Vasuru, masz go na Saviel, tylko że to dalej jest tylko orb, który zmniejsza ci healing o 40%. A ty tego healingu chciałbyś, żeby Razor miał jak najmniej. I to samo Anolaze Karma, która leczy się kolosalne ilości. To jest 20% brakującego HP na W dwukrotnie. No jak chcesz to przedepesować, szczególnie, że karma buduje się pod tanka i jest to chore. Nie możesz się przez to przebić, a Miku za niedługo dostakuje sobie Manamunę, przerodzi się w Muramane i to będzie przypał. O, przypał to może być za chwilkę na górnej alejce, widzę, że Kazikzus musiał palić swojego ultimate'a i to samo zrobił też Miku, próbując jakoś wejść bardziej do przodu, ale Razor tutaj bawi się, można powiedzieć, w najlepsze, jego nie interesują jakieś sesje, jego nie interesują Ignite, ten zawodnik, tak samo jak jego kolega z środkowej alejki też już jest po prostu za bardzo nawciągany. No i to jest kolejny teamfight, który kończy się 3-0 i w tym momencie dociśnięta górna aleja i jest podejście pod Barona na Shora, który spływa naprawdę szybko. Dokładnie tak jak mówiłem, Manamune się w końcu dostakowało i możesz blendować te wielkie, potężne stwory znajdujące się na Summoner's Rift. I taką formą z Baronem na Shorem możesz na spokojnie wejść środkową aleją i dokończyć tą gierkę, bo 10 tysięcy złota przewagi w tym momencie na konto drużyny czerwonej, a oni za niedługo mogą jeszcze przejąć sobie Dragon Soula i wtedy to może ocalić katusze, co może jakkolwiek odwrócić przebieg tej gry. A ten czerwonek jest teraz bardzo silny. Mówiąc każdy, mam naprawdę na myśli każdy, nawet ten Braum, który... Okej, jest ten Tormil posiadany, także no AD obrażenia już nie zrobię mu tutaj jakoś dużo, a tych HP obrażeń też nie ma jakoś, nie wiadomo jakiej zatrważającej ilości, biorąc pod uwagę jaki build ma Vasuru, gdzie oczywiście za to nie ganie. Jest problem, jest naprawdę problem, jeżeli chodzi o niebieskie, bo nie widzę tutaj na razie potencjalnego comebacku dla nich. Ale... jest jeszcze możliwość, Vaxit wcale źle nie wygląda, to jest 5-4 Jinx, czy on złapie może jakąś ekscytację, czy Avasur może coś wyciągnie, bo na razie jest smog i ten teamfight nam się rozpędza. Udaje się go ukraść, co prawda, tylko czy to nie będzie takie pocieszenie po prostu, że no okej, udało się i whatever, ponieważ no trzech zawodników już z drużyny tego junglera, któremu udało się to zabrać, już nie żyje, tylko Vaxit oraz Saviel są na posterunku i mówiłeś o Vaxidzie, jasne, 5-4 Jinx nie wygląda, to ten zawodnik najgorzej, prawie 3 itemy w jego ekwipunku. Tylko, że nie ma za bardzo kto go pilować. No okej, jest Saviel, jest ten Ultimate, jest jakiś Tornado, tarcza, tyle, że drużyna przeciwna ma tych zdolności i obrażeń zdecydowanie za dużo, żeby dało się tego uniknąć. Clear Instinct od Kaisy, Ultimate od Zeda, Umbral Trespass od Razera. Nie da się grać! Nie da się grać, ale Kha'Zix zabrał Dragona i jest White People Happy. I na tym zakończymy dzisiejszy dzień, bo wątpię, żeby cokolwiek złego wydarzyło się drużynie czerwonej, choć jeszcze może nie będę mówił hop, bo Avasuru dołożył bardzo dużo obrażeń, ale to jednak nie wystarczy, żeby wykerować. Tutaj jest jeszcze jakaś próba od Kha'Zixa, żeby wyskoczyć do przeciwników, ale Nexus upada w zawrotnym tempie i wystarczy jeszcze jeden autoataczek, żeby dokończyć ten mecz. I... tutaj nam się bardzo, ale to bardzo dużo odmieniło. Nie sądziłem, że ten mecz aż takiego tempa nabierze i tak się potoczy. 50 fragów, całkiem nieźle. Jakie ramy czasowe? 29. No ja bym powiedział, że tak optymalnie. Tak optymalnie. To co, Biały? Pogadasz sobie jeszcze z zawodnikami? Wiesz co, ja bym sobie z chęcią pogadał, tylko że niestety muszę uciekać, ponieważ muszę zrobić kolację, która mi się gotuje od mniej więcej 1,5 godziny. O bogowie. Także my wam dzisiaj dziękujemy, my wam za dzisiaj dziękujemy, a komentowali dla was Jakub Lenox-Czajkowski. Michał Biali to Biał, słyszymy się jutro. Słyszymy się jutro, o tej samej porze. Nara. Żegnam. Hello. Żegnaj. Hey.